Chciałem gorąco wszystkich powitać, obecnych tutaj w sposób szczególny. Chciałbym powitać pana senatora Antoniego Szymańskiego, który zaszczycił naszą obecnością. Księdza biskupa doktora Zbigniewa Zielińskiego. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych profesora Tadeusza Dmochowskiego. Księdza doktora. Się Mirek zagadał. Milka Parackiego i Wojtka Książka, przewodniczącego sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność. Myślę, że mogę spokojnie oddać głos Mirkowi. Tak czy nie? Jeszcze kogoś zapomniałem? Myślę, że nie. Nie zapomniałem. Wszystkich gości. Wszystkich gości witam jeszcze raz. Uważam konferencję za otwartą i życzę miłych obrad, wielu znakomitych treści i proszę teraz o zabranie głosu. Kogo miałem poprosić najpierw? Pan Wojciech Książek. Wojtek Książek pierwszy. Mówią, że biskup pierwszy, ja wiem. Nie. To zapraszamy księdza biskupa. To, tak. Panie profesorze, dostojni goście. Przypadł mi w udziale zaszczyt przyłączenia się do tego głosu wstępnego wprowadzającego w dzisiejszą już jubileuszową, 10. Ogólnopolską Konferencję Naukową Miłości Trzeba się Uczyć, w której chcecie w szczególny sposób tu zgromadzeni odkryć zadania, skutki i przemyśleć sposoby zapobiegania temu wszystkiemu, co miłości może zaszkodzić, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia. Temat, który staje dzisiaj jako treść naszych rozważań, jest tematem bardzo głęboko wpisującym się w misję Kościoła. W związku z tym moja obecność i przede wszystkim szczególna modlitwa i życzliwość wobec wszystkich was, zarówno organizatorów, którym w tym miejscu dziękuję, jak i w intencji wykładowców oraz wszystkich uczestników. Gdy rozmawiałem z osobą wybierającą się na tę konferencję, powiedziała, że lubi w tych konferencjach uczestniczyć, ponieważ tutaj czuje się bardzo bezpiecznie, że tematy, które są tutaj poruszane, nie tyle są tematami, które wprawiają ją w nastrój błogości, ile środowisko, które się tym tematom przygląda, zapewnia jakiś szczególny klimat wewnętrznego ładu i spokoju. Myślę, że to charakteryzuje bardzo dobitnie środowisko, w którym ta konferencja się odbywa. Środowisko, które łączy bardzo precyzyjnie określony system wartości. Środowisko, które łączy bardzo konkretne pragnienie towarzyszenia młodym ludziom w oparciu o to, co gwarantuje powodzenie w przekazie miłości. Czasy, w których żyjemy, odczytywanie ich to bardzo poważne zadanie, ale czasy, w których żyjemy, to czasy, w których wydawałoby się dużo bardziej, dużo częściej zajmujemy się rozpraszaniem tego, czym jest miłość, aniżeli na koncentrowaniem się na miłości. Różnego rodzaju tematy, które daje się jako początek dyskusji różnorakich, pokazują, że bardzo często od rozwiązania problemu się oddalamy, aniżeli do niego przybliżamy. Dzisiaj dużo częściej poświęcamy uwagę temu wszystkiemu, co miłości nie służy, aniżeli temu, co miłości służy. Dlatego szukanie przyczyn rozwiązania tej sytuacji wydaje się być jeszcze bardziej palące i naglące. I dlatego
też gratuluję zarówno tematyki, jak i kierunków rozwiązań, tego wszystkiego, co wiąże się z tematami, które będą dzisiaj i jutro z tego miejsca wygłaszane, poruszane. Pragnę też przy tej okazji wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy tę konferencję organizują, już po raz 10. Tym wszystkim, którzy się w to dzieło edukacji opartej na wartościach angażują, nie tylko mam na myśli organizatorów tej konferencji, ale tych wszystkich, którzy na co dzień podejmują bardzo trudne i wymagające, wydaje się z roku na rok coraz bardziej wymagające dzieło przekazu wartości, w tym przekazu i nauki młodego pokolenia tego, czym jest miłość. Bardzo pragnę też podziękować tym wszystkim, którzy w tym dziele przekazu tych wartości współpracują z wspólnotą Kościoła i ze swojej strony. Z tego miejsca też pragnę zapewnić o jak najdalej idącym pragnieniu współpracy. Do tych słów i życzeń jak najowocniejszych obrad dołącza swoje pozdrowienia ksiądz arcybiskup metropolita gdański, który na ręce pani Renaty Mroczkowskiej, członka zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa, które jest współorganizatorem tej konferencji, przekazuje zarówno podziękowania za zorganizowanie tej 10. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, jak i życzenia, aby ta konferencja spełniła oczekiwania nie tylko osób zajmujących się przekazem wartości i wychowaniem, ale przede wszystkim tych, którzy są przedmiotem tego przekazu, podmiotem tego przekazu i tych, którym te wysiłki są najbardziej potrzebne, czyli dzieci i młodzieży. Czego z całego serca wszystkim tu zgromadzonym życzę. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za miłe słowa księdzu biskupowi i teraz poproszę o zabranie głosu Wojtka Książka. Ekscelencjo, księże biskupie, tak się składa, że kiedyś mieliśmy okazję być razem na seminarium doktoranckim. Czcigodni państwo, panie profesorze, to jest też ta alma mater, którą kiedyś kończyłem, także wzruszenia pojawiają się jakieś tam. Ja też chcę powiedzieć, że te konferencje dużo mi dawały. Jestem nie pierwszy raz. Niezwykłe było doświadczenie i informacje na temat problemu egzorcyzmów. Była taka konferencja, ja byłem poruszony. Niedawno w sieci do rzeczy, ja nie wiem, takie były dwa wywiady. To jest niezwykle trudne rzeczywiście zjawisko. Inna konferencja, o której mówiono, że dziecko do 8 roku życia odbiera reklamę jak rzeczywistość. Jakie to jest ważne sformułowanie. Także dla nauczycieli, wychowawców, rodziców. Ale zacznę od takiej uwagi. Ja się bardzo cieszę, że na uniwersytecie Solidarność Uniwersytecka zajmuje się, wspiera, jest współorganizatorem tej konferencji. Panie profesorze Franciszku Makuracie, ja mam jeden zestaw z takich znaczków solidarnościowych, także na koniec pozwolę sobie tobie przekazać. Solidarność ma mieć też ten wymiar wychowawczo-patriotyczno taki edukacyjny i to, że tutaj się wspiera, to jest sprawą niezwykle ważną. Ale przy okazji oczywiście księdzu biskupowi też przekażę, bo jak będę miał następne, bo to życzę rzeczywiście wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, jestem tu w imieniu przewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztofa Dośli, też przekazuję życzenia dobrych obrad. Natomiast jeżeli chodzi o temat konferencji, ja niedawno oglądałem pełną wersję Dziadów. To słynne przedstawienie Konrada Swinarskiego z 1978 roku. I to, co mnie tym razem uderzyło w odczytaniu, ja też bardzo cenię drugą i czwartą część, to, że tam jest taka personifikacja diabłów i aniołów. Notabene głównego diabła gra Jerzy Sztur, ale to już jakby dygresja.
I to jest wtedy oglądając, to była taka noc listopadowa, pierwszego po 1 listopada, człowiek na procesji zmoczony i tak dalej, bo to, ale oglądałem rzeczywiście poruszony tym stałym problemem walki dobra i zła, bo tak naprawdę o tym jest w tym mowa. I my doświadczamy jako osoby dorosłe, ale przecież dzieci, młodzież z tym samym się styka. Tak naprawdę dobre i upadłe anioły ciągle w różny sposób do nas próbują podejść. A robią to w różny sposób. Mówiłem o reklamie, mówiłem o jest internet, jest świat używek, są tak zwani toksyczni rodzice, jest tak zwane milczenie owiec, jest ta filozofika rób ta co chce ta, albo że płeć jest wyborem, a nie darem. To się przecież dzieje też wokół młodych ludzi. Jest także, to też warto podkreślać, jest tutaj pan senator, to jest też takie zadanie wspólne, nierównowaga praw i obowiązków uczniów w szkołach. W ostatnim czasie nastąpił za duży przechył w moim odczuciu i dyscyplina szkolna, pewne wymagania, pewne narzędzia zostały nauczycielowi, wychowawcy odebrane. Czyli to jest ten świat, który atakuje tych upadłych aniołów. I teraz myślę, że istotą tej konferencji jest odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby wyposażyć młodych ludzi w system odpornościowy przeciwko tym zjawiskom. I nie rozwijając tematu, bo to oczywiście to jest, im krócej rozumiem, tym lepiej, jeżeli tutaj głosy wstępne tak podchodzą do podejść, to myślę tak, proszę Państwa, ktoś powiedział, że szkołę buduje się jak katedrę, od fundamentów. Tym fundamentem muszą być wartości. Muszą być wartości. Najróżniejsze, ale to jest, w tym się mieści pewna puenta. W tych wartościach ja jednak, proszę Państwa, myślę, że są wartości etyczne, dekalog, ale dla polskiej młodzieży, dzieci, także doświadczenie historii, także doświadczenie środowiska lokalnego. To jest też w moim odczuciu sprawa niezwykle ważna, żeby ten system odpornościowy udało się zbudować. Kończąc, trzy uwagi. Po pierwsze temat, miłość. Ja opiekuję się 91-letnią matką, też przy udziale pomocy opiekunki. Miłość ma różne oblicza, ale no też doświadczenie to jest niesamowite. I ile człowiek musi mieć w sobie pokory, takiego dystansu, to co nie zawsze jest takie, się udaje, żeby rzeczywiście to osiągnąć. I to jest jedna myśl. Dwie, zakończę dwoma cytatami z wielkiego Polaka, nauczyciela, świętego Jana Pawła II. Tam jest ten słynny cytat z Westerplatte do młodzieży, ale ja bym powiedział inny, on jest kapitalny. Kiedyś Ojciec Święty powiedział takie słowa. Dzieci należy rozpieszczać, ale nie rozpuszczać. To dla rodzin, dla dziadków, ale też częściowo dla wychowawców szkolnych. Jakie to dzieci należy rozpieszczać, ale nie rozpuszczać, czyli kochać, ale i wymagać. A drugie, takie ogólne, myślę, że dla Europy, dla świata, wielkie przesłanie. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, Europo, wróć do swoich korzeni. Polsko, wróć do swoich korzeni. Polska szkoło, trzymaj się swoich korzeni. Jeżeli będziemy to przestrzegali, myślę, że jakoś ten świat przynajmniej wokół nas i młodych i dorosłych będzie jakoś funkcjonował. Wszystkiego dobrego. Teraz prosiłbym o kilka zdań profesora Tadeusza Dmochowskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Panie przewodniczący, księże biskupie, panie senatorze, szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tą wspaniałą konferencję i organizatorom za wybór tematu.
Miłość jest podstawową siłą budującą. Miłość jest napędem naszej cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej. Ale jak słusznie mówi mój przedmówca, miłość to nie pobłażliwość, to nie bezmyślna pobłażliwość. Miłość jest najważniejsza, miłość jest tą siłą, ale miłość to jednocześnie odpowiedzialność. Miłość to sprawiedliwość. I to, co było już powiedziane, kierując się miłością, musimy też wiedzieć, że miłość zmierza ku jakiemuś celowi. Ten cel jest jeden, tym celem jest dobro. I we wszystkich działaniach powinniśmy się właśnie kierować tą potężną siłą ujętą jak gdyby w karby pewnego zdrowego rozsądku, pewnej odpowiedzialności, pewnej dyscypliny. Ponieważ miłość to nie pobłażliwość dla występku, miłość to nie brak odpowiedzialności, miłość to nie frasobliwość. Miłość zawsze jest odpowiedzialnością. Miłość jest zawsze nakierowana ku temu, żeby wpływać na tego drugiego człowieka w kierunku dobra, w kierunku tworzenia wartości, w kierunku wzmacniania wartości. I wydaje mi się, że ta konferencja właśnie temu będzie służyła, pomnażaniu dobra, ponieważ miłość jest tym podstawowym instrumentem, który temu służy. Dziękuję serdecznie Państwu. Bardzo dziękujemy panu dziekanowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora Antoniego Szymańskiego. Ekscelencjo księże biskupie, panie dziekanie, panie profesorze, szanowni organizatorzy, wszyscy szanowni uczestnicy 10. konferencji, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Miłości Trzeba się Uczyć. Zacznę od tego, o czym mówili wszyscy przedmówcy, czyli od podziękowania organizatorom. Jest za co dziękować. Jest 10. konferencja w nurcie prowadzonym bardzo ciekawie, bardzo interesująco, w nurcie niezwykle ważnym i podstawowym, w nurcie wartości, o którym mówił ksiądz biskup i wszyscy moi poprzednicy. To bardzo ważne, że jest pewna konsekwencja i że organizatorzy mają tą energię, mają tą świadomość, że spotykanie środowiska ludzi, a jesteśmy tutaj, jak widzę po sali i spoglądam na różne osoby, które znam, jesteście Państwo liderami różnych środowisk. Jest bardzo ważne, żeby raz do roku spotkać się na takiej konferencji, rozmaite problemy pogłębić i nieść to w swoich środowiskach. Dlatego moje głębokie podziękowanie dla wszystkich znakomitych organizatorów, którzy gromadzą nas raz do roku, potem te materiały z tych konferencji w różny sposób wykorzystują, jest strona internetowa również, także jest to bardzo ważne i ten przekaz niezmiernie potrzebny. Proszę Państwa, żyjemy w czasach bardzo dynamicznych, w czasach zmieniających się i jestem przekonany, że 10. konferencja nie wystarczy, że potrzebna będzie 11. i 20., dlatego że tematów, i to widzimy w każdej konferencji, a uczestniczę w kolejnej, nie brakuje tematów ważnych, które są do podjęcia, które budzą refleksję i które budzą dyskusję. Miałem okazję wczoraj komentować wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie rodziny i tam w ciągu 35 lat pokazują się trendy, które są niezwykle niekorzystne. O czym, to, o czym wiemy, czyli że maleje radykalnie liczba zawieranych małżeństw, że radykalnie rośnie jednocześnie liczba rozwodów i separacji. W ciągu tych 35 lat to jest około 50% wzrost, ale też rośnie liczba dzieci, które wychowują się czy rodzą się poza małżeństwem. W ciągu tych 35 lat jest to wzrost o 500%, z 4% do 25%. To pokazuje, że zmiany, które następują, niekoniecznie muszą być korzystne. Mógłbym wymieniać oczywiście, żeby nie przeczerniać obrazu i rodziny, i jednocześnie sytuacji naszej, w jakiej się znajdujemy, rozmaite bardzo pozytywne aspekty i rozmaite dane, ale postanowiłem powiedzieć te, dlatego że ta tematyka rodzinna podczas tych konferencji jest niezmiernie ważna. I te dane pokazują, jak wielka praca przed nami, dlatego że te trendy można w dużym stopniu zmieniać, nie przez proste zapisy i poprzez prawne i poprzez zakazy, ale poprzez rozmaite rozwiązania społeczne jest zmiana jest możliwa.
zmiana jest możliwa, ale nie możemy tylko liczyć na przykład na pomoc socjalną, ale w zakresie rodziny potrzebna jest znacznie szersza działalność, która zmieniłaby te trendy i w zakresie tych dzieci rodzących się poza związkami małżeńskimi i w zakresie rozwodów. Myślę, że jeżeli będzie dyskusja, to rozszerzę ten głos i powiem o tym więcej. Niemniej tematów bardzo ważnych na tej konferencji jest bardzo wiele. Raz jeszcze organizatorom serdecznie dziękuję i wszystkim Państwu za to, że poświęcacie czas na to, żeby w tym nurcie wartości, w tym szczególnym dniu, kiedy na północy Polski zbierają się Polacy w Łagiewnikach, że na wielkie uroczystości my tutaj debatujemy w podobnym nurcie, w nurcie wartości, na konferencji pod tytułem Miłości trzeba się uczyć i wiemy, że to jest prawda. Dziękuję za uwagę.